Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak mówiliśmy od kolegi Maćka Wudzika z Kosakowa, udaliśmy się do Rekowa Górnego, do kolegi Zdzisława Lademana, który lotuje w oddziale 075-6 Wejherowo. Tutaj przepraszam, że zapomniałem. Czekamy na przylot gołębi, tu widzimy liczne grono jest, kolegów za chwilkę tutaj przedstawimy. Powiemy tylko, że tutaj gołębie są dzisiaj, były wypuszczone o godzinie 7.15 z Olsztyna, tak? I było tych gołębi na lot ile zakoszowanych mniej więcej? No to za chwilę się dowiemy. A mamy godzinę, która jest teraz? 10:10, czyli gołębie już dość długo są w trasie, a to jest odległość 170 km chyba, tak? 180. Bo widzę, pani bardzo zorientowana. Tak, pani z hodowcą? Też? Tak? No to widzimy, dobrze. Za chwilkę się dowiemy więcej. Zobaczmy, tutaj wszyscy czekają na gołębniki, na przylot gołębia. Te gołębniki są na razie puste. Niebo jest też troszeczkę zachmurzone. Podobnie jest jak tutaj było w Kosakowie. Zobaczmy. Chmury widać, ale nie pada nic, też jest bezwieczna pogoda. Będziemy czekać. To za chwilkę kolega Zdzisław, jak skończy rozmawiać, opowie nam coś więcej o szczegółach tu lotu. Tu już wiemy, że w Rębiechowie ponoć już są gołębie, także będziemy zaraz wiedzieć więcej o nich. Tutaj kolega zakończył przed chwilą rozmowę, mówił, że te gołębie właśnie są w Rębiechowie, ale teraz się dowie więcej. Ile oddział wypuścił gołębi na lot mniej więcej? 3600. A z jakimś oddziałem innym puszczaliście jeszcze? Nie. Sami. I teraz w tym roku jest taka nowość, że wy chyba jako tu jedyni puszczacie z kierunku wschodniego, tak? No tak. I tutaj tak się uśmiechasz, bo to nie na rękę, chyba dla ciebie jest trochę, co? Zobaczymy. Zobaczymy, tak. A dzisiaj był ten lot z miejscowości Olsztyn. Tutaj już wiemy, że było 108 km. A ty ile dałeś na lot gołębi? 85. To już był wasz trzeci lot, czy drugi? Trzeci. Trzeci. I jak klasyfikacja tam po tych dwóch lotach? Bardzo średnio. Bardzo średnio. Widzicie, kolega, ale widzimy, to jest prawidłowe podejście, sport musi cieszyć, tutaj kibiców masz dużo różnych, to są, przepraszam, koledzy tutaj z oddziału, znajomi, rodzina? Tak jak mówisz. Tak jak mówię, tak? Hodowcy są tu jacyś? Też. Też, dobrze, to za chwilkę porozmawiamy z nimi, a na razie będziemy oczekiwać. Nadzieję masz dzisiaj duże na te przyloty, jak i zawsze. Rozumiem, no ale najważniejsze się liczy to pozytywne nastawienie do lotów, także czekamy na gołębie. I pojawił się pierwszy gołąb. Zdzisław mówi, że jest to roczniak. Squasha. A która jest godzina? 38? 31. 10:31, tak? Tak. 10:31, pierwszy gołąb, czyli dość długo leciały. No, zobaczmy. O, widzimy. Na razie jeden się pojawił. A inni zgłaszali dzisiaj gołębi jakieś? Tak, ktoś tam zgłosił teraz. Ktoś zgłosił, to będziemy zaraz więcej wiedzieć, co na razie chwilowo o tym pierwszym gołębiu. A co to za gołąb jest? Rozpoznałeś go? Jeszcze nie. Nie, zobaczymy wtedy. Kolega już przygotowany, co tam masz za mieszankę przygotowaną? No, do hałasu. Zobaczmy, do hałasowania, grzechotka. No, to zobaczmy. Turbo wschód. Dobra, turbo wschód. To jest taka karma, którą w sprzedaży możemy zobaczyć u kolegi Piotra Rąbcy w Chwaszczynie. Karma o nazwie Turbo Wschód. O, jest kolejny gołąb, wysoko w niebie widzimy. Ale to zobaczymy, nie wiadomo czy to jest nasz tutaj gołąb, czy nasz, czyli ja chyba tak, kolegi Zdziśka. No tu zobaczmy, on tam se lata. No, widzimy. Bardzo wysoko jest w niebie, ale może zaraz zejdzie niżej. No, tak coraz niżej schodzi, kołuje. O, widzimy. Coraz bliżej. No, zobaczmy. O, siada już. Ten gołąb. Czyli mamy dwa gołębie już u kolegi Zdziśka i pojawił się trzeci, ale on chyba przelatuje dalej, tam na Puck, tak? No, zobaczmy. Ten już wszedł. I na razie nie mamy. Tutaj też ktoś zameldował, że drugi gołąb się też pojawił. A na razie więcej gołębi nie ma. I pojawiły się kolejne trzy gołębie. Czyli jak te wylądują, to będzie razem pięć. Zdzichu, jakie to gołębie ci wylądowały już teraz? Zarąbiste. Tak? No najlepsze. Kolega się cieszy tutaj. O, widzimy tutaj. Czyli kolejne gołębie przyszły dwa.
Tutaj dwa przegapiliśmy, tutaj byliśmy zajęci rozmową z kolegą przypadkowo poznanym, ale tutaj zobaczmy, te gołębie przylatują. 7 gołębi jest. Jak to mówią, szału nie ma, ale, 7 ale jest. Jest. O, tutaj zobaczmy. Tutaj chociaż się przyjemnie spędza czas, gdyż bardzo dużo osób przyszło, kolegę Zdziszka, że tak powiem, tutaj wspomagać. Kolega Zdzisław też tam, zobaczmy, ma listę wkładaniową w ręku i oprócz listy ma załącznik do niej. Będą to oglądać. Te gołębie krążą, na razie jeszcze żaden nie wszedł, ale miejmy nadzieję, za chwilkę się opamiętają i wejdą. Jest 7 w tej chwili. Z tymi jakby weszły, nie? Tak, no. Czyli ten będzie 7. A inni koledzy, jak się z wami mieli, tutaj też już coś zgłaszali? Nie zgłaszają. Jest 8. O, widzimy. Jest 8. Tutaj w tle słyszymy CB. Tutaj przez CB też meldują koledzy, którzy mają jakieś gołębie. No, zobaczmy. O, zobaczmy. I ląduje gołąb. Tak. Te też wylądowały na dachu. Teraz skakują na szczyt woliery. Tam mają wlot. No, zobaczmy. Tak. No, ale najważniejsze, że koledze Zdziszkowi humor dopisuje. To jest podstawa właśnie w tym sporcie. Cieszyć się z tego, co się ma. No i mamy 9 gołębia. No to, czyli nie tak najlepsza hodowla, nie tak jest najlepszą hodowlą. 9 gołębi? Tak, 9 gołębi w tej chwili. No, wszystko mówię Zdzichu, mówię chodzi, nerwowy, no bo to przecież... Ja widzę, że jest uśmiechnięty. No, uśmiechnięty, ale przez nerwy, bo to loty ze wschodu są, to nikt normalny tego nie zrobi. Ale wiecie, powiedzmy, że chociaż miło możemy spędzić czas, bo w tak licznym gronie, o tu zobaczmy, kibiców jest dużo. O to w większości chodziło, żeby można zjeść tak szklankę chleba. Tak, szklankę chleba wypić, zjeść, no tak. I inne rzeczy zrobić. Przy tych... Kolega Zdzisław za nim mówił, tutaj za niego się wypowiada kolega Maciek. Maciek kolega cwany, bo że tak powiem, byliśmy u niego na locie, tam było, teraz humor dopisuje, rozprężenie. Cwany, ale... jak cwany, no lecimy normalnie, nie lecimy ze wschodu. Wschód tu panował kupę lat. Pojawił się 10 gołąb. Nie można tak robić. No. Przychodzą z kierunku Zdzisław, czy nie? Nie, typowo tutaj przychodzą z zachodu. Z zachodu, czyli przeleciały. Dobra. Widzimy, przyleciał ten gołąb. W tej chwili rozmawiałem z konwojentem z Pucka, nie puszczą chyba gołębi dzisiaj, bo tam cały czas pada. A tu widać jak jest. Czyli gołębie. Proszę nie używać, nie chcę brzydko mówić. Właśnie, bo tutaj nie chcę gdzie w Polskę pójdzie. Mówić. Na szczęście ta osoba, która to powiedziała, z twarzy nie jest tutaj ujawniona. Z nazwiska. Jedno co mi się podoba, to mówię to, że ci co tak bardzo krzyczeli na to, no nie mają gołębi. No. I pojawił się kolejny gołąb, zobaczmy, o tak właśnie ląduje. To jest 10, tak? 11 gołąb u kolegi Zdzisława, o i widzimy, już wchodzi. I kolejny gołąb się pojawia, ale to chyba nie Zdziszka, nie to Zdziszka. Zdzicha, on tu wchodzi w powietrzu. No, gołębie wschód. Gołębie wschód. Ktoś to wymyślił. Tak to jest. Szkoda, że hodowcy z oddziału Wejherowo nie zrobią w tym roku żadnego porządnego wyniku. To były złote myśli kolegi Maćka. Tak. My po prostu to rejestrujemy, nie mówię czy się odcinamy, czy po prostu... Jako... Rejestrujcie, tak, bo ja jestem z tego założenia, że gołębie powinny lotować tak jak praktycznie, zobaczmy, żeby wracały jak najlepiej, składa. Nie jak najciężej. O, i wylądował właśnie. Zaraz wejdzie. Tak. Po to jest, mówię, mamy jakiś 13 gołąb, tak? 13? Tak. 13 po to jest gołąb. Jakiś regulamin, jest jakiś statut. Gołębie... I następny. Gołębie muszą wracać jak najlepiej do domu, najwyżej. Mamy 15 gołębia. No tu zobaczmy. Pojedynczo się schodzą, pomalutku. No inaczej się nie będą schodzić te gołębie, niestety. Zobaczmy. O, tu jeszcze krąży. No, zobaczmy. I siadł na dachu najpierw, a za chwilę przeskoczy na wlot. I za jakiś czas, jak ich więcej nadejdzie, porozmawiamy tutaj z kolegami.
kolejne trzy gołębie przyleciały. Nie, na tym może się wiezie dalej. Zobaczmy, nie, to jeden się ukazał obcy, ale tutaj dwa mamy na dachu. Widzimy te gołębie. No, zobaczmy. No. 8 masz. No to dobrze, że masz. Czy jakieś metody, Zdzisław, czy jakieś metody, że zachęcenia do wchodzenia jakieś. Chodź, coś takiego. Ze wschodu nie ma nic. Ze wschodu nie ma nic, aha. To koledzy tak trochę ironizują. Musimy zrozumieć ich rozgoryczenie, bo to jest jednak wysłać 80 gołębi na lot, a przyjdzie tylko kilkanaście, bo teraz mamy chyba bodajże 15, 17. To stanowi też dużą stratę, gdyby tak miało zostać, a mówię to. Koledzy to winią za to te kierunki tych lotów, które tutaj w tym roku w oddziale po prostu obowiązują. Tak jak słyszymy, koledzy sygnalizowali, że kolejny gołąb nadlatuje, o tu go widzimy już. No bo ja widać powiedziałem, nie chcę wejść. Te pomalutku sobie będą wchodzić. Z 90 sztuk? Tu słyszymy, kolega Maciek rozmawia z innym hodowcą. 90 sztuk nie ma ani gołębie. Co to nie ma? Selling, nie tak. No, widzimy, te gołębie już weszły. Tu mamy te kolejne dwa gołębie. To były cztery. To są te, jakby koledzy policzyli, to będą. To będzie już razem z tymi dwoma 20 gołębi kolegi z dziś. One już widzimy, tutaj lądują. O, pomału, jeden już siadł na dachu. Zaraz wejdzie na wloty, a tutaj kolejny. Też sobie siadł. Białolotek. No, zobaczmy. Wchodzi. Tu koledzy rozmawiają przez telefon. Koledzy inni też mają straty duże. Także lot dość nieciekawy. Tutaj Maciek tak właśnie. Z kim rozmawiałeś? To taki był Selin, tak kolega? Selin? Selin, tak. Coś tutaj kolega. No, to nie ma ani jednego. To jest pech, no ale. Karl Labuda tam 40 niecałe dał, to ma 8, no ale to mówię, to jest młody hodowca. Początkujący praktycznie, no to praktycznie może jego hodowla też ulec już. To ostatni lot może być. No. No też 80 gołębi. Miejmy nadzieję, że te gołębie jednak dojdą później. Zaraz idziemy do gołębi. Kolejne gołębie. Dla mnie do hodowli, jak jest gołębie ciemnego. No to Wójtowicz. Czy nie? O, przeskoczył. Tu kolega Zdzisław, jako popo Wójtowiczów, to tak ma na tych gołębiach hodowlę opartą. Jeszcze dużo gołębi od Teodora Baksa ma, tak? Ma się? Tak. Dobrze mówię. Przypomnijmy, kolega miał na olimpiadę zaraz trzeciego. Mi jednego podaruje. Dwa gołębie, przepraszam, gołębia na olimpiadzie w Nitrze miał. Zdzisław, który on, przypomnijmy, które to miejsce ten gołąb na olimpiadzie miał? W Nitrze? Dziewiąte. Dziewiąte. Ten gołąb teraz gdzie jest? Pochwalmy się, no, pochwalmy się. W Chinach. Tak, właśnie. Made in China. Walczy pod flagą czerwoną, tak jak Chiny. Z kropką dużą. Tak. Zobaczmy. A tutaj kolejny gołąb przed, czyli te gołębie razem to około 22 gołębi mamy. To moja najlepsza teraz. No i zobaczmy. Kolejny gołąb przyleciał, tak jak Zdzisław powiedział, jego najlepszy. No, widzimy, tutaj kolega Marek powiedział, że młódka ma, to się każdy raz pochwala. Kolega Maciek, co ma po nim? Ja nie mam nic, dopiero pióra, dzisiaj pióra, dostanę. Pióra. No takie gołębie na wschód ja muszę dostać, no jak? Właśnie, no, kurde, moc mogą mieć dużą. Może u nas też tak zgłupieją. Proszę mieć tak. No muszę mieć coś jakieś. Komentarz będziemy za chwilę mieli do tego, a na razie jeszcze obserwujmy. No, tu widzimy, pomału zaczynają te gołębie przychodzić, przed kolejny. A tutaj w niebie jeszcze mamy dwa gołębie, ale bardzo wysoko, bardzo wysoko są. One zaraz będą schodzić. Zobaczmy, ten trzeci wszedł. Tu koledzy przy stole siedzą spokojnie, nie panuje żadna atmosfera nerwowości. A wręcz żartobliwie podchodzą do tego, tak z przymrużeniem oka delikatnie traktują to chyba. No, o, widzimy, że te gołębie nie obniżyły lot. Zaraz będą pewnie lądować tutaj. O, jeszcze nie. To przypomnijmy tylko, to jest o 7.15 wypuszczone gołębie, a mamy teraz godzinę, którą, Zdzisław? 12 już będzie? Około 12. 42. 11.42? Tak. 40. Tak. A tych gołębi za dużo nie ma jeszcze. To jest 20 chyba, który? 27 gołąb tutaj. A tu znowu dwa idą. Następne dwa. Kolejne dwa. Jeszcze jeden z tyłu. No tu zobaczmy. No, zobaczmy.
co się polepsza. Nie, kręci się. No. Widzimy, trzy gołębie już siedzą tutaj na dachu. Zaraz będą wchodzić na wloty. Oj, czarny taki. Charakterystyczny gołąb. Zorro. Zorro to był gołąb, przypomnijmy, u kolegi Jerzego Koźlika. On z taką białą lotką był, ale to nie jest z tych Zorro, nie? Nie, to jest z tych chyba od Teodora Baxa, nie? Szelensów, tak. To widzimy tam na stronie internetowej, mamy chyba takich kilka czarnych u kolegi Zdzisława. O, zobaczmy, poczekamy chwilkę jeszcze, one zaraz wejdą. Najważniejsze też, że Kumor dopisuje, kibice są, nikt się nie załamuje. O. Jest następny. Widzimy. O, i następne gołębie się pojawiają. Rodzina z kościoła wróciła, także może ta modlitwa spowodowała, że teraz te gołębie częściej zaczęły przychodzić. Chyba tak. No, zobaczmy, kolejny siada. Po 4 godzinach lotu gołębie już tracą praktycznie wszystko, nie? Tak. Już węglowodany mają wypalone, już muszą, już nawet nie tak chętnie wchodzą. Teraz zobaczymy, tam wejdziemy do gołębnika, kolega nam pokaże, zobaczymy w jakim stanie one są, też, te gołębie. Tu mamy. Nie, suche przychodzą. Gołębie, zobaczmy, ładnie. Tutaj siadły kolejne. Ale wiesz, ale pierwszy już był... Kolega Zdzisław przez telefon rozmawia. Ten lot dość długo, to jest dość ciężki, widać na gołębi. Tak to, panie kolego, wygląda. No tu kolejnych sobie lata. O, zobaczmy, o, i siada właśnie. Tu widzimy. No dobra, Piotr. Nie miał 9. No dobra. Później podzwonimy jeszcze. Chcemy trochę informacji o tych, jak te kolegom z oddziału poszło jeszcze z innymi. Na pewno. Z gołębiami. Następny. Widać, że pomału zaczynają przychodzić. Pojedynczo wszystko, góra, dwo, dwie, trzy sztuki. O, nie, to tam ptaszek siat akurat, ale to o, tu jest ten właśnie gołąb, bo tam się właśnie pojawił. Chmury też przychodzą tutaj. Widzieliśmy Maćka jak Wudzika, tam była pogoda bardzo ładna jeszcze, a teraz zaczyna się pomału chmurzyć. Zobaczmy. To jest obca, tak troszkę. Czyli to nie jest twój gołąb, ten jeden? Nie, to jest obca. Aha. Ale te na dachu są twoje? Ten jeden. Ten jeden, aha. Niebieski. A ten medry. On ma jeszcze humor. No nic. Czekamy wtedy na kolejny gołąb. Oj, to kolejne gołębie widzimy, siadają. Już ponad 30 jest, Zdzisław, tak? 40. 40 już jest. Tutaj tak jest dobrze. No. Widzimy, coraz bardziej się zachmurza. A gołębie, to jak rozmawialiśmy z kolegą Zdzisławem, tak patrzyliśmy, że przychodzą z wielu różnych kierunków. Widać, że starsi rozstrzeliły, nie przychodzą z kierunku. Dobra, Tomuś, dzwonimy się później, bo jak to jest... No, hej. Na razie nic nie przychodzi. Śląsk odwołał na środę lot. Śląsk, tak, bo tam było deszcze cały ten. 9 stopni, tylko zimno. Tutaj Płuck też oddział, co tutaj po sąsiedzku też odwołał, tak? Czy co? Tak. No na razie nie wypuścili. Na razie, ale... A skąd mieli mieć lot? Inowrocław. Inowrocław, z południa. Nie wypuszczą. Czyli wróci kabina, tak? Albo no stać. No zobaczymy to. No widzimy, nie jest za ciekawie. O, ale jest kolejny gołąb. A się zaczną schodzić. Pomalutku schodzą. Tutaj patrzyliśmy też jeszcze w gołębniku, kolega za chwilę też pokaże. Te gołębie nie są wcale ani za jakieś takie wybitnie zmęczone, nie? W ogóle, no to nawet widać po gołębie, że są zmęczone. No zobacz, jakby na locie nie było. Znaczy to są gołębie dobrze przygotowane. Tutaj koledzy właśnie się zastanawiają, co mogło też wpłynąć, czy warunki atmosferyczne. No pogoda, to wiadomo, kierunek, wiatry, temperatura też, bo tam chyba 9 stopni gdzieś meldowali, tak? Zobacz. No, następny. Inaczej niż to powinny latać. O! Sobie te gołąbki wracają. Teraz chyba ta mami. Tutaj idzie. Jaka? No, widzimy. Jo, to jest. Mamy, jo? Jo. To jest jej typ. Na pierwszy lot wygrała. Typa. O, następny. Zobacz, one teraz... Tutaj, Zdzisław, ty na jedną drużynę lecisz, czy dwie? Na jedną drużynę. Tutaj koledzy mówią, mamy, to... No, to... bo mama ma typa. Aha, mama ma typowanego gołębia. Tutaj ta pani, która tutaj siedziała z nami, to właśnie mama Zdzisława, tak? Tak. Interesuje się żywo z gołębiami? Ła! Przepraszam, że nie ma takiego Całe życie. No właśnie.
O, następny z góry, zobacz. Oj, bardzo wysoko. Strasznie wysoko. Nie będzie go widać pewnie nawet. A to tam są sąsiada, te co latają. Aha, tam jeszcze kilka lata innych, ale ten jeden w niebie to jest... Nie, to też poszedł dalej. No nic. Mało pomału. Nie zaczyna kropić. No nie będzie to za wesoło. Zobaczymy. No i kolejne gołębie przychodzą. Dobra. Tutaj kolega Zdzisław rozmawiał przed chwilą przez telefon z kolegami z oddziału tutaj. To białko przyjechać. I jak tam u kolegów? Jak wszędzie, jak ze wschodu. Czyli? Muszą się tak przyzwyczaić. Czyli prawie nikt nie ma 50%. Rozumiem, czyli ty masz dość dużo. Ze 160 km. 160 km. Muszą parzyć kawę czarną. Tak, widzimy. Tutaj na razie nie ma nic, ale to co jest, jak się nazywa, problemem, to zaczyna już tutaj pomału nam kropić. A z ilu? Niebo jest, widzimy, zachmurzone. No i coraz gorzej te gołębie będą miały, że tak powiem. Każdy ma tam po tych 50. Loty, coraz gorsze warunki na tych lotach. No to już wziąłem do gołębnika, zdjęcie zrobię. Zaraz zobaczymy. Sobie wejdziemy do gołębnika. Jeszcze kolega Zdzisław na te gołębie pokaże. Co, idziemy Zdzichu zobaczyć? Jesteśmy we wnętrzu gołębnika tego lotowego. Tutaj kolega teraz nam te gołębie pokaże, zobaczmy. O. Jak Zdzisław, w jakim stanie są, tak jak je oglądałeś? Praktycznie te co przyszły, to tak jakby nie były na locie. Nie? Tak, widzimy. Jak widać zresztą. No zobaczmy, no tam jedzą w karmikach, kawa na nich czeka. Tu w pojniku woda, tak? Co w wodzie? Elektrolit to wiadomo pewnie, tak? Czysta woda, teraz ze wschodu się nie daje nic. Tych kolega ciągle ironizuje ten kierunek wschodni, tutaj widzę. I się nie sprząta gołębników. Jest, że tak powiem, nie, taki komiczny trochę. I więcej gnoju, to lepiej lecą. Dobrze, tak trochę komicznie ma dzisiaj, ale to jest dobrze, że chociaż humor dopisuje, bo lot był naprawdę tutaj, ja nie mówię o warunki atmosferyczne, ale o samą tą, że tak powiem, organizację, chyba że jest ciężki dla gołębi, gdyż bardzo małe w sumie przyleciało z tak krótkiego dystansu, bo przypomnijmy, to jest tylko 160 km. No nic, nie będziemy już tutaj dalej ciągnąć tematu kierunku wschód. Koledze Zdzisławowi gratulujemy, że przyszło chociaż te 50% i dziękujemy tutaj za umożliwienie nam wykonania fotorelacji z tego tutaj lotu. Tutaj i życzymy przyszłych bardziej udanych lotów i to nie tylko koledze Zdzisławowi, ale to wszystkim z oddziału w Wejherowie. Także dziękujemy i do zobaczenia. Dobry lot.